Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Zero Escape. Witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy w trochę dzikich warunkach, ponieważ jesteśmy prosto w jednym z escape roomów. Jest to cargo room, czyli ładownia na polski. No i cóż, bierzemy się od razu za zagadkę. Chciałbym po prostu jakoś to sprawnie skończyć, no bo dosłownie skończyliśmy jeden escape room i zaczęliśmy od razu kolejny. Także weźmy się do roboty. Zobaczcie tylko, jak możecie rozejrzeć. Mamy trzy dosłownie punkty widzenia. Tutaj, tutaj i tutaj. Pokazywałem to chyba już w ostatnim odcinku, więc przyjrzyjmy sobie tako. No po co? Aha, i może jeszcze do przodu pójść tutaj. Widzicie. Dobra, zacznijmy od tego. Te skrzynie są dosyć spore. Wydają się być przywiązane do siebie jakimiś pasami. Przywiązane do siebie pasami, dobra. Jest tutaj dużo worków. Zastanawiam się, co w nich jest. Okej, karta z dziewiątym. Karta z dziewiątym. Ciekawe. Co to? To karta. Ma na sobie naklejkę. Naklejkę? Tak. Nie jestem pewien, jaki jest tego, jaki może to cel. Nic więcej nie ma w worku. Te pudła są trochę mniejsze niż pozostałe. Wyglądały, jakby były dziećmi pozostałych pudeł. Boże, Junpei, uspokój się, psycholu. Junpei, to brzmi jak... jak jakaś bajka. Naprawdę? No nie wiem. Zastanawiałeś się gdzieś, jak rozmnażają się pudła? Junpei, powtórzę prośbę i pytanie. Możesz się uspokoić? To nie brzmi dla mnie jak bajka. Okej, to trojaczki. Psychol. Nic nie mam w środku. Nie, nie, jeszcze spokojnie. Oj. No nie mogę trafić, tutaj chciałem. Santa. Z tyłu nic nie ma. Dobra. Tutaj w tę stronę. No jak widzicie, trzeba te worki poprzykiwać. Mamy Clover. Adam Małysz. Okej, w tych pudłach nic nie ma. Ace oddzielnie był, nie był w worku. Ciekawe trochę. Nie wiem, co jest w tych beczkach. Patrząc po ich wadze, prawdopodobnie ci płyn. Cztery są obok siebie. Przeszukaliśmy te pudła. Nie ma w nich nic. Junpei oraz Akane w jednym pudle. To jest pokrywka, nic w środku nie ma. Tutaj jest coś, do czego wrócimy za chwilę. Okej, jest również oczywiście Seven. Tu są jakieś płyny, nie jestem pewien co. Te drzwi prowadzą do maszynowni. Do maszynowni, tak to się nazywa po polsku chyba, tak? Tak. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Te trzy pudła tutaj są ułożone jak schody. Jeżeli się na nie wespniemy, być może przejdziemy przez ogrodzenie. Junpei, myślę, że powinieneś się rozejrzeć? Sorry, ale nie. Dlaczego? Ja mam co to złe przeczucia. Ach, cienias. Okej, w porządku. Ja pójdę. Proszę uważaj, Santa. Ta. Ale na wszelki wypadek. Poczekaj, co on zrobi z tą śrubą? Nie wiem, dlaczego on wrzuca nią w ogrodzenie. Cholera jasna. Aha, pod napięciem. Dobrze sprawdził. Sprytnie. To... O Boże. Przez ten płot biegnie elektryczność. Na to wygląda. Więc nie przejdziemy na drugą stronę. Cóż, możemy przeskoczyć przez te pudła, ale nie będziemy mogli wrócić. Okej, to raczej nie na teraz problem. Jest tutaj wysokie ogrodzenie otaczające tą część ładowni. Wychodzi na to, że jest pod napięciem. Okej. Chyba tyle z tej strony. Na górę. Są schody, które idą... Które mają trzy piętra. Na co czekasz, Junpei? Nieważne, ja idę. To jedyne drzwi tutaj. Poza tymi, którymi przyszliśmy. To musi być wyjście. No, co ty nie gadasz, Sherlocku? Oczywiście jest zamknięte. Czy to jest zamek elektroniczny? Nie, tylko dziurka. Tuż przy klamce. Tuż przy, no, klamce. Więc żeby otworzyć te drzwi, musimy znaleźć klucz, który pasuje do dziurki. Ta. Okej. Wydaje się być proste. Te drzwi to musi być wyjście. Jest tutaj mała dziurka, klucz pod klamką. A może iść na górę? I to idzie jeszcze wyżej. A, widzicie, jest coś. Jest tutaj mały metalowy panel, metalowa płyta za oknem. Czy coś jeszcze jest? Okej. Monitor jest wyłączony. Mamy tutaj zielony przełącznik i czerwony. Jakiś dźwignię?
Ale mechanicy robią. Może zasilanie jest włączone? Tak, może. Jest jedno zielone światełko na dole. To oznacza... Okej. Okay. I teraz tak, teraz już sobie przejdę do przeglądania od razu, tylko to zwinę sobie. Oj, ten gry się nie zwijał, chociaż ja to już naprawiłem chyba. Ale no wolę nie ryzykować, tak wam powiem. Po tych wszystkich przygodach ostatnich z Zero Escape'em najzwyczajniej w świecie wolę nie ryzykować, szczególnie, że mam teraz jakiś problem z wszystkim właściwie. Czekajcie. O, udało się. Muszę przygotować sobie jeszcze taką delikatną ściągę do ogólnego kierunku, w którym będę podążał. Okej, no właściwie wszystko widać, mógłbym jeszcze ewentualnie to tak pomniejszyć, dobra? Dobra, i teraz tak, według solucji musimy znaleźć wszystkie karty. I czy jakieś tam karty brakuje? Ile ich mamy? Itemy? Mamy ich 8, brakuje nam kogo? Lotus nam brakuje i wiem, że Lotus mogę znaleźć w trochę innym miejscu, także cofnijmy się. Cofnijmy się jeszcze niżej. W tę stronę i teraz tutaj. Co zamknięte, potrzebujemy klucza. Wszystkie pudełka mają na sobie cyfry. Prawda? Ace nachylił się i podniósł coś, co było przy pudełku. Junpei, spójrz na to. Karty. Lotus. I włosy są śmieszne. Są jakby z gliny albo coś. Przygadał kocioł garnkowi. No w sumie oni wszyscy wyglądają trochę jakby się urwali z czegoś. Teraz oczywiście teraz nie łączymy. Teraz mamy już te dwie karty. Teraz trzeba ich użyć tutaj. O. W końcu mamy 9 kart z obrazkami. Musimy teraz wsadzić te karty do slotów przy każdym pudełku. Junpei zaczął patrzył się na karty w dłoniach. Ace spojrzał mu przez ramię. Wiesz, która karta idzie do którego pudełka, racja? Junpei spojrzał na niego. Tak, oczywiście, że tak. To dosyć oczywiste. Dopasowujesz numery do tych numerów. Następnie wkładasz odpowiednią kartę do odpowiedniego pudła. Więc na przykład karta z obrazkiem Ace'a idzie do boxa pierwszego. Karta z obrazkiem Snake'a idzie do pudła drugiego. O, rozumiem. O co chodzi? Junpei pomyślał, że coś sobie wyobraził, ale mógłby przysiąść, że Ace zesztywniał. Resztę pozostawię tobie. Hej, poczekaj. On szybko obrócił się i odszedł. Co jest z nim nie tak? To jest rzeczywiście podejrzane zachowanie. Z czego wynika, dowiemy się. Cóż, nieważne. Starając się jak tylko mógł, żeby oczyścić umysł do tego zadania, obrócił się w stronę pudełek. Czas rozwiązać zagadkę. 9 kart z obrazkami i 9 pudełek. Dziewiątka, uwielbia twórca dziewiątkę, co? Junpei popatrzył na nie na moment, a następnie zaczął. Karta Ace'a do jedynki, karta Snake'a do dwójki. Muszę zrobić tak z resztą. I w końcu 9 do dziewiątki. I wszystkie 9 pokrywek odskoczyło naraz. Otworzyły się! Zajrzał do środka, co do? W każdym z pudełek była jedna przypinka. No taka... nie wiem, jak to nazwać do końca, nie wiem, jakbyście to określili. Taka wkrętka może bardziej. Wyglądały jak szydełka, ale znacznie grubsze. Chyba je ze sobą wezmę. Junpei zebrał je szybko i wsadził je do kieszeni. Okej. Okay. Wyglądały trochę jak szydełka. Jest ich 9 i mają numerki od 1 do 9. Dobra. I teraz cofamy się i następnym naszym przystankiem jest szczyt schodów jest tutaj. Oj. I ta maszyna. To jest jakieś urządzenie. Jest tutaj 6 dziurek i wygląda na to, że szydełka, które znalazłem, perfekcyjnie pasują. Te, które znalazłeś w pudełkach, racja? Cóż, może spróbujesz? Okej, okay, zobaczmy co się stanie. Myślę, że 2, 4, 6 powinno pójść na górę, a 3, 5, 7 na dół. Tak, coś się zaświeciło. Tak, 3 i 6. Ciekawe, czy to jest jakaś zasada, która ustala, co się zapala. Cóż, jeżeli włożyłem 2, 4, 6 na górze i 3, 5, 7 na dole... myślisz, że to jest Digital Root? To jest Digital Root. Digital Root? 2 plus 4 plus 6 to 12. A Digital Root 12 to 3. Więc trójka się zapaliła. 3, 5, 7 to 15. Digital Root 15 to 6.
Co za tym idzie, zapaliła się szóstka. To ma sens, racja? Rozumiem. Światła, które pasują do digital routu danej przypinki, włożonej na górze i na dole, zaświeca odpowiedni wskaźnik. Więc tak to działa. Wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Cóż, jeżeli on chce spróbować, to proszę bardzo. Więc włożył 1, 2 i 3 na górę i 6, 7, 8 na dole. Och. Wyłączyły się. 6 plus 7 plus 8 to 21. Digital root to 3. Więc trójka się wyłączyła. 1, 2 i 3 to 6. Digital 6 to 6. Więc szóstka się wyłączyła. Och, rozumiem. Jeżeli digital root przypinek, który się wsadzi, jest taki sam jak zaświeconego numerku, to światła się wyłączają. Ta, wygląda na to, że o to chodzi. Okej, teraz wiem, jak to działa. Chcesz spróbować? Chwila, masz na myśli, że wiesz, co powinniśmy zrobić z tymi światełkami? Cóż, nie, ale chyba możemy spróbować i zobaczyć, co się stanie, jeżeli włączymy je wszystkie, wiesz? Na pewno co się stanie, jeżeli nam się uda. Włączyć światła, ha. Okej, Junpei. Upewnijmy się, że wiesz, jak to działa, okej? Wybierz jedną z sześciu dziur. Następnie weź jedną z przypinek w twojej dłoni i włóż ją do dziury. Rób to, aż sześć dziur zostanie wypełnionych. Tak się stworzy digital root tych przypinek, który trafi na górę i na dół, żeby coś włączyć. Ale jeżeli digital root już taki był, to światło zostanie włączone. Jeżeli będzie powtórka jednym słowem. Celem jest włączenie wszystkich świateł. Okej, zróbmy to. No i tutaj mógłbym kombinować, to nie jest aż takie ciężkie, ale ja się posilę ponownie, poradnikiem. 9, 6 oraz 4. A na niżej wkładamy 7, 3 i 1. Dobrze. Teraz, żeby włączyć trójkę i czwórkę, dajemy 9. To jest bardzo proste tak naprawdę. Chwilę by się trzeba było zastanowić, ale no oczywiście nie chcę wam marnować czasu na moje gdybanie. Teraz włączamy piątkę i szóstkę. Piątkę włączamy przez danie 9, 8, 6. A szóstkę przez, no to już w sumie widzieliśmy, 1, 2, 3. No i siódemka i ósemka to jest do siódemki 9, 5, 2. A do ósemki 1, 3 i 4. Udało się. I coś nowego. Wszystkie światła się włączyły, a zasłona opadła. Hej! Czy to oznacza... Tak, musimy to zrobić jeszcze raz. I... A już myślałem, że tak dobrze mi idzie. I tutaj mam coś innego. Okej, więc mam 9 dziur. I na dłużej jest F. Nie wiem, co oznacza F, ale wiem jedno. Co takiego? Tym razem jest 9 dziur. Więc potrzebujemy wsadzić 9 przypinek. Kurczę, ale to nudne. Cóż, może spróbujesz... Po prostu spróbujesz, okej? Okej, i tutaj zagadka powiedzie tak, że trzeba wpisać 2, 7 oraz 6. Tutaj trzeba dać 9, 5 i 1. I ostatnie, które zostało, to trzeba dać 4, 3, 8. Ja tylko sobie zobaczę szybciutko. Okej, tak jak myślałem, wszędzie wychodzi 15. Ja, czy się, nieważne w którą stronę się da, więc tutaj jak mamy 9 i 2 to 11, więc dajemy 4 jako pierwsze. Tutaj mamy 7 plus 5 to jest 12, więc dajemy 3. To jest 6 plus 1, no to dajemy 8. A skąd 15 wynika, nie pamiętam dokładnie. Proszę bardzo, wszystkie włożone i świecą. Zrobiliśmy to. Zasilanie włączone. Wygląda na to, że elektryczność idzie do monitora na górze. Okej, zobaczmy, czy możemy aktywować urządzenie na górze. Spróbujmy. Zielony przycisk i czerwony przycisk i dźwignia. Ciekawe, co one robią. Myślę, że to może pomóc. Co to do cholery jest? Gdzie on to znalazł? Co to jest? Gdzie to znalazłeś? Znalazłem to, kiedy bawiłeś się tymi dziurami. Wygląda jak instrukcja. Według tego, co tu jest napisane, to jest sterowane. To jest kontrola do tego. Tego? Tak, tego. Na co on wskazuje? Och. Ta maszyna tutaj chyba nazywa się Pushmaster 5000. Za jedyne 99,99 możesz go kupić, a w gracie dostaniesz 4 wymienne deski do toalety. Jesteś... Mówisz poważnie? Nieważne, więc co mamy zrobić z tym Pushmasterem 5000? Widzisz tą trumnę tam na górze krat? Nie krat, tylko pudełek? Tak.
Nie chcesz wiedzieć, o co z nią chodzi? Chcę. Chcesz ją sprawdzić? Tak. Okej. Jak my się tam wejdziemy? Cóż. Gdyby były pudła ułożone na górze, przy ogrodzeniu, to można było je ustawić w coś jak schody. Może jeżeli zrobimy ścieżkę do trumny, a jakbyśmy to zrobili? Ułożyli. Pudła. Chyba? Tak, to brzmi dobrze. To jest chyba kolejne z układanych Zero. No tak. Patrzcie, spróbujmy. Och, wygląda jakby Pushmaster 5000 wyczerpał się. Więc żeby nie zużyć za szybko energii, został zaprogramowany, że zaczęła się ruszać, kiedy ścieżka została odpowiednio zaprogramowana. Bardzo wygodna opcja. Okej. Zapamiętam to. Nowy materiał został dodany. No i możemy to oczywiście zobaczyć sobie. Tutaj jest. Instrukcje do maszyny, które nazywają się Pushmaster, żeby... O, i tutaj są one, czytajcie. Off. Nie może podnosić ciężkich rzeczy. Można ruszać w czterech kierunkach, nie można ruszać po skosie. Jeżeli Pushmaster 5000... Okej, okay. Reset jest tutaj back lever. Ja już wiem, co zrobić, oczywiście za pomocą poradnika. Kiedy chcę wysłać moje rozkazy do Pushmaster 5000, muszę pociągnąć za dźwignię. No i dobra. Okej, okay, spróbujmy. Jasne. Pamiętaj, że jest limit na baterii, okej? Okay? Bateria umiera po 50 ruchach. Przynajmniej tak jest napisane w instrukcji. 50 ruchów, co? Pamiętaj też, że Pushmaster 5000 nie może ruszać ciężkich metalowych skrzyń, okej? Okay? Jasne. Będę, że to było dosyć ciężkie, jak to robiłem po raz pierwszy. Instrukcje. Mhm. No to bardziej dla mnie niż dla was. Już wam pokazuję, jakie są ruchy, bo jest ich no rzeczywiście dużo, nie 50, ale dużo. Tak. Idziemy w górę. Prawo. Góra, prawo, prawo. Dół, prawo. Dół, dół, dół. Pamiętam, że strasznie dużo to kombinowałem. Lewo, lewo, góra. Prawo, dół. Bo my musimy tutaj most ułożyć. To jest ta trumna, tutaj jest, to są te schody, które zastawialiśmy się, czy Santa się zastawiał, czy przeskoczyć się. To one tutaj się zaczynają. To jest takie pudełeczko małe. Dół. Prawo, góra. Prawo, góra. To jest 18 ruch. Prawo, góra. Lewo, lewo, dół. Lewo, góra, lewo. Góra, góra. Prawo, prawo, prawo. Dół, dół. Lewo, dół. Prawo, góra, góra. Góra, lewo, lewo. Dół, lewo. Dół, prawo, prawo, prawo. Okej, okay, skończyłem. Co teraz? Po prostu bądź cicho i patrz. Widzisz? Już się rusza. Widzicie, jakie schodki, jak na zamówienie. Proszę bardzo. Ta-da! Co dopiero się robią. Super, Pushmaster 5000 zrobił to, o co prosiłem i ułożył pudła. Super, teraz możemy sięgnąć do trumny. Musimy tylko wspiąć się o te pudła przez ogrodzenie. No i tak też zrobimy. Taki jest też plan, tylko się upewnię, czy coś jeszcze. Mhm. Dobra. Teraz tak, 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 tak. Jesteśmy przy trumnie. I mamy story. Mumia. Żartowałem. Serio. No, po prostu to otwórz. Okej, okej. Mały kluczy. Wow. Mi zwinęło grę. Gun? Broń? Chwila. Czemu mi się sam czy to mi się samo przestawiło? Może ja znowu byłem pół odcinka na złym trybie? Yeah, revolver. Tak, rewolwer. Wygląda dosyć stary. Ciekawe, czy to replika? Junpei sięgnął powoli w dół i ostrożnie podniósł rewolwer. W jego dłoni wydawał się być ciężki. To jest...
Sprawdził cylinder. Było tam 6 pocisków. Czy to prawdziwe pociski? Prawdziwe pociski? Bęben był... Był cicha, czysty, jakby niczym nie zablokowany. Kiedy Ace to powiedział, Derek powiedział, Ace, broń była dosyć stara, ale chyba była dobrze zachowana. Jeżeli to był prawdziwy pistolet, Junpei pomyślał, że to byłby najprawdopodobniej w pełni działający pistolet. Jeżeli byłby prawdziwy. Jeżeli to jest prawdziwe. Trzymając broń, sprawiło to, że Junpei poczuł się nieprzyjemnie. Ostrożnie odłożył ją z powrotem do trumny. Nie weźmiesz jej? Oczywiście, że nie. Jedyne, co to da, to sprawi więcej problemów. Jest to potężna broń, która da jednej osobie ogromną przewagę. Coś takiego byłoby zbyt niebezpieczne, żeby to mieć. Jesteśmy w wystarczającym bezpieczeństwie. I to i tak. Słowa są absolutnie prawdziwe, ale absolutnie niepraktyczne, bo dobrze wiemy, że ktoś to weźmie. Jak nie Junpei, to weźmie to Santa. Jak nie Santa, to weźmie to Ace. Jak nie Ace, weźmie to Akane. Jak nie Akane, to weźmie to ktoś jeszcze inny. Także moim zdaniem to powinno jak najszybciej trafić do jakiejś zaufanej osoby. Tutaj co prawda nie wiedzą oni tego, ale myślę, że najbardziej by ta broń była dobra w rękach Sevena. Seven wydaje się nie mieć jakiejś drugiej motywacji. Nie wydaje się być jakiś zrozpaczony, jak na przykład Clover wydaje się być zrozpaczona o śmierciu brata. Nie wydaje się też być jakiś specjalnie... No przede wszystkim jest policjantem, prawda? Tak, ja masz rację. Może Zero położył tutaj tą broń, mając nadzieję, że coś takiego się stanie. Innymi słowy, może położył ją tutaj, żebyśmy ze sobą walczyli. W takim wypadku powinniśmy zdecydowanie ją tutaj zostawić. Ja na przykład nie chcę, żeby Zero mnie kontrolował. Ja też nie. Inni pociwali głowami. Nie mieli pragnienia, żeby być pod kontrolą Zero. Okej, rozumieliśmy to. Ale chyba te klucze nie zostawimy. Oczywiście, że nie. Weźmiemy go ze sobą. Junpei podniósł Rusty Key, zardzewiały klucz i z powrotem nałożył pokrywę trumny na miejsce, a broń odłożył tam, gdzie ją znalazł. No i mamy Rusty Key. Zardzewiały klucz, może mogę go użyć. No, rzeczywiście mogę go użyć. Także od razu się cofamy. Po prostu włożę tutaj klucz i tak, brzmi jakby się udało. Jej! No a to, że jest otwarte, Jumpy. Rozumiem, klucz powinien otworzyć drzwi. Hej, na co czekacie? Chodźcie! No to chodźcie. Tak, otwiera się. I to był chyba najszybszy dotychczasowy... Najszybszy dotychczasowy escape room. Wydaje mi się, że zrobiłem go najszybciej. Co prawda tutaj głównym trudem tego escape roomu było wklepanie tych zerader, a tutaj ja miałem wszystko pod nosem, dlatego mi to tak bardzo krótko zajęło. Zobaczmy tylko szybko. Czy może inaczej, zapiszmy przede wszystkim. A po drugie, zobaczmy sobie flowa. Jesteśmy tutaj, tuż przed rozgałęzieniem i tuż przed zakończeniem. Patrzcie, jak dużo mam flowcharta zrobiono. Nie mamy tylko środkowej drogi, to trzy pokoje. Więc escape room, tutaj pewnie jest dwa escape roomy, no i tutaj tak naprawdę nie wiadomo. Niedużo zostało, prawda? Tak jest. Korytarz, z którego wyszliśmy z ładowni, poszedł prosto do Stern. Stern niestety muszę zobaczyć, co to jest, bo nie kojarzę tego słowa. Znaczy, kojarzy mi się, ale nie na tyle, żeby wam je przetłumaczyć z bomby, tak zwanej. Stern oznacza ładownię, rufę. Drugi korytarz, co? Sprawdźmy go. Junpei i pozostała trójka przeszła tam po cichu. Po jakimś czasie duży pokój otworzył się po lewej stronie. Wyglądał znajomo. Żelazna brama zakrywająca każdą z wind. Junpei i jego towarzysze zatrzymali się i zaczęli dyskutować, jaki powinien być ich kolejny ruch. Widzieliśmy już tą windę. Wysiedliśmy z tej po lewej jakiś czas temu. Potem poszliśmy do drzwi numer 6 i... To nas zabrało nas do ładowni. Tak, a potem przeszliśmy do... Przez ładownię. Poszliśmy do maszynowni, potem przeszliśmy przez ładownię i jesteśmy z powrotem tutaj. Innymi słowy, zrobiliśmy pętlę. Jesteśmy tu, gdzie zaczęliśmy. Junpei podszedł do windy. Potrzebujemy karty, żeby przejść. Nie widzę tutaj czytnika. Prawdopodobnie nie możemy tego aktywować przez tą lokację. Może spróbujecie wcisnąć guziki? Tak. Delikatnie. Nacisnął trójkątny guzik na ścianie. Po momencie... Działająca winda. To się nie zdarza zbyt często, prawda? Zadziałało?
Drzwi do windy otworzyły się, aż w końcu po chwili się zamknęły. Znowu. Tak myślę. Naciskając guzik, odbudowaliśmy zasilanie windy. Super. Teraz możemy wrócić, jeżeli chcemy. Jeżeli byśmy potrzebowali. Co robimy? Powinniśmy wrócić na pokład C? Nie. Ten korytarz idzie dalej. Nawet jeżeli skończymy wracając, myślę, że powinniśmy zacząć na początku, co tam jest. Zgadzam się, chodźmy. Decyzja została podjęta. Junpei i jego kompanii zostawili windę za sobą i dalej szli korytarzem. Jakiś czas później? Chyba to kończy się tutaj. Santa, który szedł trochę przed nami, nagle zatrzymał się. Tylko jedne drzwi. Rozejrzeli się na wszelki wypadek. Nie ma tu nic więcej. To jest jedyna droga. To były drzwi. Albo nic innego. Okej, otwórzmy je. Junpei wziął głęboki oddech, przygotował się, następnie złapał za klamkę i pociągnął za drzwi. Zatrzymał się na moment, a następnie przeszedł. Prosto do pokoju. I tam zobaczył numer, który wisiał nad ich głową, odkąd się obudzili. 9. Drzwi z dziewiątką. Tak jak numery na każdym ich innych drzwiach, tu też był numer zrobiony czerwoną farbą. Te drzwi były na tyłach pokoju. Junpei skoczył w ich stronę, nagle czując wybuch takiej energii nadziei. To były duże podwójne drzwi, ciężkie i pełne, i na pewno bardzo ważne. Złapał za drzwi, za rączne drzwi i zdziwił się. Oczywiście, że to nie byłoby takie łatwe. Red był na ścianie, obok drzwi. Pokazywał? Vacant. Vacant to puste, prawda? Ja cały czas to sprawdzam. Puste. W końcu je znaleźliśmy. Junpei czuł się przytłoczony całym wachlarzem emocji. W końcu znaleźli wyjście, ale zimno złapało go za serce i on wiedział zbyt dobrze dlaczego. Kiedy stał, taki zmrożony, niepewny tego, co ma czuć. Czy Jumpy? Spójrz za tobą, obrócił się. I nie mógł wierzyć w to, co zobaczył. Co? Drzwi numer 9. Jeszcze jedna. Druga para drzwi. Dlaczego? Głos Junpei'a był ledwo słyszalny, nawet dla niego. On wpadł do drugich drzwi, jakby w jakiś sposób compelled, zmuszony, żeby do nich podejść. To były małe, pojedyncze drzwi. Były na narożniku pokoju, na tej samej ścianie, jak te drzwi, którymi weszli, ale w drugim narożniku. To dziewiątka, nieważne czy się na to spojrzy. Jest tutaj też Red. Więc to są te prawdziwe? Junpei złapał za klamkę bez celu i wyszeptał to przed siebie. Dlaczego? Dlaczego są tutaj dwie pary drzwi? To Santa mu odpowiedział. Zawsze były dwie pary drzwi. Jeżeli się o tym pomyśli, Zero nigdy nie powiedział, że są tylko jedne drzwi z dziewiątką. Jest ukryte, ale wyjście można znaleźć. Znajdźcie wyjście, znajdźcie drzwi, które mają dziewiątkę. Oczywiście, założyliśmy, że są tylko jedne. W końcu, dlaczego miałoby być ich więcej? Kurczę. Wpadliśmy. Są dwie pary drzwi. To oznacza, że cała dziewiątka ludzi z centralnej klatki schodowej mogłaby uciec. Nikt nie zostałby z tyłu. Teraz ma sens, dlaczego brązoletki mają numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dzieląc to na ludzi na 4 i 5 osobowy zespół, digital root obu zespołów byłby dziewiątką. Trzeba było 1, 2, 7, 8 i 3, 4, 5, 6, 9 dla przykładu. Digital root dla obu drużyn to byłoby 9. Albo 2, 3, 4, 9, 1, 5, 6, 7, 8. Dobra, nie popisuj się już. Jest wiele kombinacji, które by zadziałały i one wszystkie prowadzą w tą samą stronę. Jeżeli jedna drużyna ma digital root 9, to druga by też tak miała. Co to oznacza? Odpowiedź jest prosta. Od samego początku Lunary Games było stworzone, żeby ocalić całą dziewiątkę. Tak miał być. Zero nie skłamał. On nigdy nie powiedział, że będzie jedna para drzwi 9. Ale każdy, kto znalazł się w tej grze, założyłby, że tak będzie. Walka
walki by się zaczęły. Jedna drużyna pewnie zdradziłaby albo oszukała drugą. Ktoś mógłby zostać skrzywdzony. Ktoś mógłby zostać zabity. Ale w końcu dotarłby do tego pomieszczenia i zdał sobie sprawę, jak bez sensu była ta walka. Były dwie pary drzwi. Nie było potrzeby zabijać się. Zrozumieliby i byliby appalled, przerażeni, przytłoczeni poczuciem winy z tego, co zrobili. Ta gra została zrobiona właśnie w tym celu. Ta Nonary game. Kłócimy się i walczymy ponad drzwiami od początku, ale jeżeli potknęlibyśmy się raz, jeden malutki błąd, który poprowadziłby do kolejnego, wszystko mogłoby być teraz znacznie gorsze. Sama myśl sprawiła, że przeszły mnie dreszcze. Więc, co teraz robimy, Jumpy? Głos przebił się przez myśli Jumpy'a. Głos Santy. O, racja. Hej, pozbieraj się, stary. Przepraszam. Boże, co robimy? Jak to? Musimy pomyśleć o naszym kolejnym kroku. Nasze numer to 1356, to Digital Route 6. Nasza czwórka nie otworzy drzwi numer 9. Czwórka? Chwila, nie mów mi. Tak, jest jedna kombinacja, która pozwoli naszej trójce przejść przez drzwi numer 9. Dlatego pytam, co teraz? Co teraz? Nie zajęło mu to długo, żeby ustalić odpowiedź. Była tylko jedna kombinacja trójki ludzi, która dałaby Digital Route 9. 1 plus 3 plus 5, 9. Santa? Jumpy? Oraz Ace. To by oznaczało? Nie, musimy wracać. To nie była możliwość, którą był w stanie rozważyć. Santa i Ace zrodzili się. Zgadzam się. Nie zostawimy June z tyłu. Junpei wypuścił z siebie powietrze, nie zdając sobie sprawy, że cały czas je trzymał. Jesteście pewni? Nie przeszkodzi mi, że zostanie. Ciało June zdradziło jej prawdziwe uczucia. Jej oczy były mokre, była bliska płaczu, a jej nogi drżały. W porządku. Nie zostawilibyśmy cię. Santa powiedział to, co Junpei wiedział od momentu, kiedy zdał sobie sprawę, że dana trójka przejdzie przez te drzwi. Poza tym, wolałbym się utopić na dnie oceanu, niż uciec z tymi paruwami. No chodzi po prostu o to, że same chłopy. Może pojadę do Atlanty? Nie chodziło ci o Atlantis? Nie wiem, Atlantydę? O, racja. Trochę było nagłe... Trochę przez to nagłe zapewnienie, że nikt nie chce zostawić June, ale Junpei zaśmiał się mocno. Mocniej niż od... No, najmocniej w ostatnich czasach. Santa i Ace uśmiechnęli się. June mrugnęła i łzawiście i przygryzła usta. Ona nie wydawała się mieć nic więcej do powiedzenia. Bardzo dobrze. Wracajmy więc na pokład C. Powinniśmy być w stanie wziąć windę, którą przyjechaliśmy wcześniej. Może Clover 7 i Lotus wrócili z drzwi numer 1. Nawet gdy Ace przemówił, oni wiedzieli, że znalezienie reszty nie poprawi sytuacji. Ale nawet z całą siódemką Ace wiedział. Oni wszyscy wiedzieli. Stanie tutaj niczym nie pomoże, nie zgadzać się? Znajdźmy pozostałą trójkę i poszukajmy inne rozwiązania. Chyba masz rację. Okej, chodźmy. Ace spojrzał na całą trójkę, następnie obrócił się i poszedł w stronę drzwi. Okej. Santa i June poszli za nimi. Junpei zaczął iść w stronę drzwi, następnie zatrzymał się. Teraz kiedy o tym myślę? Czym jest ten pokój? To nie wydawało się teraz być bardzo ważne, ale co to dokładnie było? Byliśmy tak skupieni na drzwiach, że nie spojrzeliśmy, co tu jest. Czerwony dywan, biegnący pomiędzy dwoma kolumnami drewnianych ławek, które były na całej długości pokoju. Wygląda jakby było to ustawione jakiejś ceremonii, ale jakiej? Czyżby jakiś motyw satanistyczny? Patrząc na drzwi numer 9, czyli dostosowany do drzwi numer 9 był dywan, który prowadzi do Bow of the Ship, na dziób statku. A na końcu, co to jest, ołtarz?
Był tutaj mały, prostokątny, mała prostokątna alkowa na koniec dywanu, a w środku alkowy była podniesiona platforma. Na tej platformie była trumna. Trumna? Co tutaj robi trumna? Zanim Junpei miał czas, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Hej Junpei, co ty robisz? Chodźmy! Los Santy odbił się echem z korytarza na zewnątrz. Racja, już idę. Junpei obrócił się na... obrócił się i wyszedł w pozostawiając cichy, ponury pokój. Jakoś chyba skrzypi mocno, co? Dobra, wjeżdżamy na górę i zobaczmy, czy znajdziemy pozostałą drużynę. Windows zabrali się na pokład C. Gdzie tam byli, poszli do głównego korytarza, a następnie na główną klatkę schodową. Nie zajęło im to długo. Spójrzcie to... Seven i Lotus. Nie wyglądali na szczęśliwych. Mamy problem. Clover zniknęła. Co? Junpei i trójka towarzyszy spojrzała po sobie. On obrócił się... z powrotem do Sevena i Lotus. Jak to zniknęła? Santa, Ace i June mieli własne pytania do zadania. Kiedy? Dlaczego? Poszliście do drzwi numer 1 z Clover, prawda? Seven i Lotus odpowiedzieli najlepiej jak mogli. Tak, poszliśmy do drzwi razem. A Clover ledwo się do nas odzywała. Po prostu robiła swoje przez cały czas. Były cztery pokoje po tej stronie drzwi pierwszych. Ja, cztery pokoje on the others. Po drugiej stronie drzwi pierwszych. Nie wpuściła nas do tych czterech, do czwartego pokoju. Powiedziała, że sama się tym zajmie. I zamknęła drzwi. Musiała zablokować się czymś po drugiej stronie. Czekaliśmy przez jakiś czas, ale Clover nie wychodziła. Wołaliśmy, ale nie odezwała się. Więc wywaliłem drzwi i weszliśmy do pokoju, ale... Był pusty. Sprytne. Clover tam nie było. Były drzwi po... Były drzwi... Other wall to chyba jest po prostu na takiej dalszej ścianie, jakby z tyłu, na tyłach. Były otwarte. Myśleliśmy, że otworzyła drzwi i wyszła sama. Pobiliśmy za nią oczywiście, ale... Oczywiście jej nie znaleźliśmy. Tyle już pewnie widzicie. Nie ma Clover. Junpei pomyślał przez moment. Kiedy to się stało? Pojawiliśmy się tu przed wami. Macie super wyczucie czasu. Więc przeszukaliście jeszcze żadnego innego miejsca poza klatką schodową? Nie, nie przeszukaliśmy. W końcu Ace przemówił. Your głos był na krawędzi takiego rozsądku i zmartwienia? Bardzo dobrze. Rozdzielmy się i poszukajmy Clover. Nie zostało nam dużo czasu. Chodźmy. Tak. Było szybkie pokiwanie głową i pozostała szóstka graczy rozeszła się. Junpei i Jun pobiegli do centralnego pokoju szpitalnego i rozejrzeli się. Nie ma jej tutaj. Nie, nie ma. Przeszukali jeszcze trochę, ale bez szczęścia. Nie znaleźli Clover. Nie ma jej znaku. Chodźmy. W końcu poddali się i zostawili i opuścili centralny pokój szpitalny. Powolutku wrócili do korytarza, czekajcie, a na flow... O, tu... A to ciekawe, nawet nie wiem, kiedy wybór jakiś popełniłem. No ale idziemy w tę stronę, kurczę. Nie wiem, jak daleko jest do endingu. Zastanawiam się. W końcu dotarli do schodów i Junpei przemówił. Okej, myślę, że powinniśmy się rozdzielić. Wrócę do schodów i zajmę się window. I zjadę window na pokład E. Jun, ty weźmiesz schody i pojedziesz na pokład B. Okej, to brzmi dobrze, ale... Co? Możesz przestać nazywać mnie ksywką, kiedy jesteśmy sami? Ha? Oczywiście. Ja zrobię tak. Był powód, dla którego Junpei uparcie dalej nazywał ją Jun, nawet kiedy byli sami. Chociaż prawdopodobnie nie był to najlepszy powód. Był zawstydzony, żeby nazwać ją ksywką, której używał, kiedy byli dziećmi. K.
Kani. 90 lat temu to wydawało się być naturalne, w końcu byli dziećmi, ale teraz byli dorośli i to wydawało się być dziwne. Bez względu na to, na co bym mógł mieć nadzieję, żeby nazywać kobietę, której nie, z którą się nie umawiał, przez taką dziecięcą ksywką. Wydawało się być po prostu dla niego dziwne. Oczywiście, żeby nazywać się panią Kurashiki, byłoby nawet bardziej zręczne i proste Kurashiki byłoby trochę bruskłe. Bruskłe, obcesowe. I chociaż on nie mógł powiedzieć dlaczego dokładnie, ale czuł się jakby taki wywyższony, nazywając ją Akane. Chwila, bo nie do końca rozumiem. And although he couldn't put his... Nie jestem pewien. Gdy nie widzieli się od takiego czasu. W skrócie, to było po prostu prostsze, żeby nazywać się Jun i tak zostawić. Jumpy? To nic. Okej, idę. Tak, uważaj na siebie, Kani. Jun, albo bardziej Kani, zarumieniła się i uśmiechnęła. Ty też uważaj, Jumpy. Tak, jasne, uważaj. Jumpy popatrzył na nią przez moment, za nią przez moment, kiedy ona wbierała po schodach, następnie obrócił się i poszedł korytarzem. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko zakończenia. Nie wiem, czy bym nie spróbował w tym odcinku rozdobyć, ale... Najgorsze, nie mogę teraz dokładnie sprawdzić. Nie wiem, czy to jest 5 minut, czy 50. Tragedia? Zawsze... Aha. Zawsze pojawia się, kiedy się najmniej tego spodziewano. Ale żeby czekać... na mężczyznę stojącego... Ale żeby poczekać, aż mężczyzna wstanie, zanim... się go uderzy, wydaje się być prawie okrutniejsze niż zadanie fatalnego ciosu, gdzie ostatecznego ciosu śmiertelnego, kiedy on leży na ziemi. Światło w ciemnym miejscu. Uśmiech Jun dał mu nadzieję, zarówno na ucieczkę, jak i możliwość czegoś innego. To była ta nadzieja, która podniosła jego morale wystarczająco, żeby mógł w pełni wyruszyć do przodu, wyskoczyć. Otworzył drzwi do windy i tam była. Kobieta siedziała oparta o ścianę. Lotus. Junpei poczuł, jak jego krew zamienia się w lód. Jej ciało było limp. Takie wiotkie, miękkie. A jej skóra gładka i blada jak zawsze. Pokryta cała czerwienią. Junpei poczuł, jak jego klatka piersiowa constrict zapada się. Płuca mu się zapadły, to efajków. Ucisnęła się. Nie mógł oddychać. A jego nogi zaczęły drżeć. Powolna, zimna kropla potu spłynęła po jego plecach. Poczuł, jak w brzuchu robi mu się impreza. Umysł Junpei'a zrobił się pusty. Wszystkie jego myśli zostały zamienione niekończącym się świszczącą bielą. Prowadzony przez coś więcej niż instynkt, zaczął iść w stronę Lotus, powoli. Każdy wolny ruch jego zesztywniałych kończyn zbliżał go do jej zwłok. W końcu on stanął obok niej. Robotycznie nagiął się i przyłożył jej dłoń do szyi. Nie było pulsu. Nie oddychała. Była delikatnie ciepła. Junpei... Wstrząśnięty umysł Junpei'a powiedział mu, że musiała zostać zabita niedawno. Tak, Junpei pomyślał, a jego umysł powoli wrócił. A jego wracające powoli myśli uświadomił go, że ona została zabita. Kto się zabił? Było głębokie nacięcie po lewej stronie jej klatki piersiowej. Krew wypływała z niego, chociaż oczywiste było to, że jej serce nie bije już od jakiegoś czasu. Broń? To musiał być nóż. Być może została zginięta w serce raz. Zginęłaby od razu. Pocieszył się, wiedząc, że ona nie cierpiała za bardzo. I wtedy Junpei zauważył. Bransoletka Lotus zniknęła. No, jako ostatnie przedyskutujmy, jak usunąć bransoletki. Są tylko dwa sposoby. Jeden, uciekacie ze statku. Dwa, wasze serce przestaje bić i ma zero. Innymi słowy, kiedy bransoletka jest zabrana poza
ten statek i wykrywa, że... Albo wykrywa, że noszący ją nie ma bijącego serca, to od razu się włączy. Czy latał zabójca zakończył życie Lotus? Żeby mieć bransoletki numer 8? Jeżeli taka była prawda, to zabójca był kimś, kto potrzebował takiej bransoletki. A może, celnie mówiąc, osoba, która dostałaby najwięcej, otrzymałaby bransoletki 8. Kto to był? To by mógł to wykorzystać, taką bransoletkę. Ta myśl weszła tylko do umysłu Junpei'a, kiedy usłyszał dźwięk. Ponownie, jeżeli byście chcieli zagłębić się, co to mógł być, polecam zwrócić uwagę na Digital Route'a do ewentualnego zbriczowania drzwi numer 9. I zastanowienie się nad tymi bransoletkami, ale to tylko tak mówię, sami na to raczej nie wpadniecie, ale jakbyście sobie rozpisali, jakie bransoletki są dostępne, w sensie kto nie żyje, i jakie bransoletki, co to daje i ile osób trzeba, żeby przejść przez drzwi, czyli minimum trzymać Maximum 5, to myślę, że bardzo łatwo byście doszli, więc jeżeli byście chcieli sobie tak trochę zaspoilerować, kto mógł za tym stać, bo to może być jeszcze bardziej skomplikowane, wiecie jaka jest ta gra, to polecam sobie policzyć, jeżeli nie, to po prostu wczujcie się w historię, też będzie fajnie. Nawet fajniej, myślę. Myśl weszła do umysłu Junpei'a, kiedy usłyszał dźwięk. Dźwięk ostrego noża przecinającego mokre mięso. Wydawało mu się to bardzo dziwne, jak ten dźwięk dochodził z jego własnego ciała. Moment później uderzył go ból. To nie był byle jaki ból. To było ciepło. Ekstremalne ciepło. Czuł, że jakby rozgrzane żelazo zostało przyłożone do jego boku. Wciąż jego umysł połączył te farty, został dźwignięty. Ale gdzie? Jego ciało szybko zdrętwiało. Nie mógł powiedzieć, czy nóż... Nie mógł powiedzieć, gdzie nóż spotkał się z jego ciałem. Biorąc pod uwagę okoliczności, został prawdopodobnie dźwignięty w plecy. Ktokolwiek zabił Lotus, zrobił to samo z Junpei'em. Jego głos był trochę bardziej... trochę większym niż słabe jęknięcie. Z tak małą siłą, która w nim została, Junpei obrócił ciało, próbując złapać obraz atakującego. A kiedy to zrobił, nóż zagłębił się głębiej, przekręcając się złośliwie. On upadł na podłogę, niczym marionetka z odciętymi sznurkami. Jego ramiona i nogi leżały tam, gdzie spadły. Dziwnie wygięte i niezręcznie ustawione. Ciało Junpei'a było całkowicie drętwe. Czuł, jak krew wycieka z niego, ale nic się nie ruszało. Nic poza jego oczami. Kiedy leżał na podłodze, jego życie uciekało. Junpei w końcu zaczął jego odkrującego. Dwa małe obrazy zabójcy odbite w jego oczach. Ale nic z tego nie wynikło. Nie czuł żadnych emocji, ani złości, ani smutku, ani żalu. Paraliż, który zajął jego ciało, dotarł do jego umysłu. Jego zabójca spojrzał na jego ciało. A następnie bez słowa wspiął się do windy i zniknął. Jego wzrok zaczął się rozmazywać. Świat robił się niejasny i zaczął przechodzić w pustą, białą mgłę. Mgła wpełzła do zakątków jego umysłu i inexorably nieubłaganie parła naprzód. Wkrótce połknęła pozostałości umysłu Junpei'a i jego świadomość go opuściła. Nie było nic więcej. W całkowitą pustkę spadł. W zero. Cokolwiek Junpei miał, zniknęło. Badent, moi drodzy, drugi badent. Znacznie szybciej niż sądziłem, do niego dotarliśmy. Myślałem, że to jeszcze chwilę zajmie. No i zaraz zobaczycie obrazek oczywiście. To jest tak zwany knife ending, czyli nożowy ending. No jak widzicie, tutaj jest teraz coś zupełnie nowego, bo pojawiło się takie coś, co pokazuje, co jest Lord, a co jest Unlord. To pokazuje generalnie, gdzie wybraliśmy opcję, która uniemożliwia... W sensie...
musielibyśmy się cofnąć do danego momentu, żeby odblokować to i pójść na przykład dalej gdzieś. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli chcemy zacząć ostatni badend, to musimy iść. Musimy również przejść przez czwórkę, tak jak szliśmy teraz. Tylko że tutaj musimy iść przez inne drzwi. Musimy się cofnąć tutaj i wybrać inne drzwi. Wybraliśmy już drzwi numer 3. Wybraliśmy drzwi numer 7. Przed nami będą drzwi numer 8. I tutaj się cofniemy. Tak. Szalone, co? Dajcie znać, jak myślicie, kto zabił. Oczywiście proszę nie spoilerować, jeżeli ktoś zna odpowiedź, a jeżeli ktoś się domyśla albo poprzez jakąś analizę matematyczną dochodzi, kto to mógł być, to słuchajcie, no i możecie śmiało pisać, po prostu chciałbym poprosić te osoby, które znają serię, żeby nie psuły zabawy takim czystym wypisaniem. Tak jak mówiłem, da się dojść do tego, kto tutaj mógł, kto jest najbardziej prawdopodobnym sprawcą, ale no jeżeli osoby nie wiedzą, to może być dla nich spora niespodzianka dalej. No i w kolejnym odcinku będziemy przechodzić przez drzwi numer 8, powolutku idąc w stronę kolejnego zakończenia, czyli... no nie powiem, jakie zakończenie, Boże, prawie się wygadałem, szczerze wam powiem, że... znaczy, bo to tak po prostu często się używa tej nazwy, kiedy na przykład się w komentarzach pisze z kimś, kto zna serię, albo jeżeli samemu się pamięta, że aż ciężko się ugryźć w język, ale mi się udało, całe szczęście. Także kolejne zakończenie będzie, też będzie to jeszcze badend, będzie w kolejnym odcinku. Ten, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapeczkę, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z tą oraz pozostałymi seriami, a także zapraszam was do opisu, gdzie macie linki do moich mediów społecznościowych. Zapraszam na Twitcha, gdzie streamuję, to jeden z linków oczywiście, gdzie streamuję od poniedziałku do piątku, od 17, czasami w weekendy. Teraz akurat przez cały marzec streamuję codziennie, więc wpadajcie. Długie streamy, różne gry. Zapraszam. Po prostu zapraszam. To wszystko z mojej strony. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.